Każdy sobie tam może odpowiednie rzeczy znaleźć. No, nie udało nam się wyegzekwować tego, żeby był obowiązek składania projektu w wersji elektronicznej. Tutaj zaraz mogą się pojawić głosy i takie były głosy w dyskusji rok temu, że bo osoby starsze nie korzystają z komputera i oni ręcznie i bla, bla, bla. Są projekty wypełniane przez osoby, które jeszcze nie skończyły studiów, czyli relatywnie bardzo młode, które są pisane ręcznie. Na pewno te osoby mają dostęp do komputera i wiedzą, jak go użyć, a i tak wypełniają formularze, drukują na drukarkach i wypełniają ręcznie te projekty. Nie wiem dlaczego. No, być może jest im wygodnie. Mamy problem potem z rozczytaniem tego pisma. Także zresztą Państwo to widzą, bo jak czytają projekty, to widzą, które są ręcznie wypełniane, a które nie. I duża część z tych projektów jest od osób, nie z tej grupy stereotypowo, która nie korzysta z komputera, czyli stereotypowo przyjmuje się, że to osoby starsze. Nieprawda. Co do kontaktów, jeśli wnioskodawcy w formularzu nadal, nie wiem, no możemy zostawić to pole, że jest w formularzu taka możliwość, żeby zostawić namiar na siebie, mediom, innym projektodawcom, wszystkim, którzy chcą się dowiedzieć, kto napisał projekt i skontaktować się z taką osobą. Większość osób to robi, nie wszyscy. Większość osób to robi. Jeśli takiego, tam jest to pole niewypełnione, my się kontaktujemy z taką osobą, żeby zapytać, czy, jeśli jest oczywiście do niej pytanie, czy jednak nie udostępniłaby tego swojego kontaktu, tam zazwyczaj to są dziennikarze, którzy pytają, albo rady dzielnic, tym radnym, czy dziennikarzom swojego telefonu, czy maila. Jeszcze chyba z raz się spotkaliśmy z odmową, tak to ludzie raczej, się, nawet jak nie wypełnią tego pola, potem jak zadzwonimy, to się godzą. Także możemy się zastanowić, Krzysiek, nad czymś takim, żeby automatycznie publikować ten kontakt, nie wiem, na przykład na mail. Mi się wydaje, że mail jest bezpieczniejszy niż telefon, nie? Że automatycznie do projektu jest mail kontaktowy do wnioskodawcy, pierwszej osoby, która się podpisała, jeden mail. Tam, no, jeśli wnioskodawcy się na to zgodzą, to no, my tylko publikujemy. To jeśli oni nie mają nic przeciwko, no to możemy, to wtedy po prostu ze strony widzisz, z kim się kontaktować, nie musisz do nas dzwonić i pytać. Chciałem się jeszcze odnieść do tej formy elektronicznej, bo ja nie mówię o tym, żeby to było wyłącznie w formie elektronicznej, tylko po prostu jeśli ktoś chce, tutaj Paweł mi też podpowiada, że jest teraz ten WITKACY, tak, generator do składania wniosków, czy tam by nie można na przykład pisać od razu wniosków do budżetu podatkowego, to może też jest jakaś możliwość. Andrzej Zięba, Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna. Tu już Pan Piotr wyprzedził troszeczkę tą moją sugestię, o której chciałem powiedzieć, czyli taką rzecz, żebyśmy za bardzo nie brnęli w uszczegółowianie regulaminu, bo jednak jest to jakaś tam zabawa, prawda, w samorządność. Natomiast takich kilka uwag, które nasunęły mi się, kiedy no, kolejny raz ten budżet jest realizowany i z, powiedzmy, pozycji Rady Dzielnicy. Proszę Państwa, no, wydaje mi się, że ten pomysł, żeby podwieszać projekty tutaj Pański wcześniej, tak w miarę jak one się ukazują, no troszkę chyba by eliminował taką żyłkę konkurencji, no bo jednak jeżeli projekt się pokaże w pierwszych dniach, no to ja sobie tak wyobrażam, że natychmiast kilka dzielnic, nie mówię oczywiście o ogólnomiejskich projektach, tylko o takich naprawdę lokalnych, środowiskowych, to nagle się okaże, że podobne projekty, tak, pokazują się w następnych dniach. Myślę, że tutaj chyba to by nie było akurat, nie sprzyjało dobremu rozwojowi tego. Natomiast jeśli chodzi o tą weryfikację, bo rzeczywiście kolejny raz się okazuje, że projekty podobne właśnie zjawiają się, które trzeba jakoś tam łączyć. I tutaj, proszę Państwa, może by udało się włączyć właśnie Rady Dzielnic jako ten organ, nie tyle, który jest, to co Pan Piotr mówił, zobowiązany do tego, żeby spotkania tylko realizować, prawda, na temat tego projektu, ale również
ale również, żeby rady dzielnic miały możliwość weryfikowania projektów pod kątem przydatności w danej dzielnicy. Tylko, żebym był dobrze zrozumiany, nie eliminowania jakichkolwiek projektów, ale raczej, nazwijmy to, opiniowania czy jakiejś tam oceny wstępnej tego projektu i żeby ona była w jakimś tam sposób wiążąca. Rzeczywiście spotkaliśmy się z taką niezdrową też konkurencją. Ona wynika chyba z rywalizacji takiej personalnej po prostu i zjawiają się projekty, które na siłę ktoś tam nieładnie mówiąc chce przepchnąć no, pod swoim nazwiskiem i się pokrywają wtedy. I dlatego tutaj jedna rzecz to przedyskutowanie właśnie na forum powiedzmy takiego spotkania, nazwijmy to dzielnicowego. A druga rzecz to właśnie ta ocena tego projektu. Jeszcze taka jedna uwaga dotycząca, proszę Państwa, głosowania. No są projekty i padają pomysły, które są ściśle związane na przykład ze szkołami. I później głosowanie realizuje się w sposób taki nie do końca uczciwy, powiedzmy, dlatego że nagle angażujemy uczniów, którzy dostają, może to poza protokołem, ale są takie sytuacje, że uczniowie dostają gdzieś tam na lekcjach od wychowawców, bo uruchamia się cały system, prawda, Gwiezdnych Wojen i wtedy głosują, oczywiście wciągając w to rodziny, dziadków, babcie i tak dalej. Były takie przypadki wstawiania ocen za odpowiednią ilość głosów, prawda, no to myślę, że też poza protokołem. I tutaj właśnie no, nie mam pomysłu na to, jak to by zrealizować, bo oczywiście tutaj ten system kartkowy i system internetowy jak najbardziej też temu służy. I jeszcze jedną rzecz, proszę Państwa, bo to, że siedzimy w takim małym gronie, to wskazuje, że tak, z jednej strony niesamowite zainteresowanie jest projektami w momencie głosowania, a dzisiaj, kiedy jest spotkanie, to jest nas bardzo mało, czyli właściwie to najbardziej nas tutaj do działania zmusza właśnie ta rywalizacja chyba i właśnie możliwość wpływania na nie tyle od strony merytorycznej, ale wpływania właśnie na to, co się dzieje. To takich trochę do tej beczki miodu, trochę może właśnie uwag luźnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja od razu odniosę się do jednej rzeczy, o której Pan wspomniał, bo część uwag to jeszcze nie jest do systemu, znaczy do samego zgłaszania projektów. To właściwie jedna jest taka, na razie do głosowania później przyjdziemy. Rady dzielnic i właśnie to opiniowanie. To cieszę się, że to akurat tutaj ze strony przedstawiciela Rady Dzielnicy to padło, bo to jest jeden też z pomysłów, które my w trakcie naszej burzy mózgów mieliśmy, aby Rada, to też do przedyskutowania, zastanowienia się dla Państwa, czy na przykład nie wprowadzić przy projektach inwestycyjnych, które są lokalizowane w konkretnym miejscu, nie przy projektach miękkich, na przykład ogólnomiejskich czy tego typu, ale na przykład tam, nie wiem, plac zabaw w dzielnicy X, żeby ten projekt, elementem tego projektu była ocena Rady Dzielnicy. Ta Rada Dzielnicy może powiedzieć, projekt niepotrzebny, ludzie nie głosujcie na to. Nie powoduje to, że projekt znika z listy do głosowania, ale jak mamy opublikowany projekt, jest elementem tego projektu opinia Rady Dzielnicy o projekcie. Możemy, nie wiem, zbudować system na zasadzie, nie wiem, pozytywna, negatywna, neutralna, brak opinii, bo przecież nie można zmusić Rady Dzielnicy do wyrażania opinii o projektach. Możemy coś takiego przyjąć, że na przykład wszystkie projekty, które już wiemy, że są poprawne formalnie i mogą pozostać poddane pod głosowanie. Wiemy, te inwestycyjne, wiemy, gdzie one są realizowane, z automatu przesyłamy z prośbą o opinię do rad dzielnic. Nie? Dajemy tam, nie wiem, 2 tygodnie, żeby rady dzielnicy się spotkały, przejrzały te projekty, no i wysłały nam swoje opinie. My wtedy te opinie podwiesimy pod każdy projekt. Myślę, że dla nas to nie jest żaden problem. Może to będzie, zanim tobie, Szymon, oddam głos. Dzień dobry Państwu, Arkadiusz Kipenza, Rada Dzielnicy Czechów Północny. Chciałem się odnieść do tej fazy przygotowania projektów, bo tak mnie odprosiłeś, żeby zaczynać od początku i odnieść się do takiej oto rzeczy,
To znaczy chodzi mi o informowanie, a w zasadzie o niedostateczne informowanie mieszkańców, potencjalnych wnioskodawców o tym, że sama własność nieruchomości, jeżeli jest to gmina Lublin czy Skarb Państwa, nie przesądza o tym, że nasz wniosek będzie skuteczny. Chodzi mi o taką rzecz dotyczącą zwrotów nieruchomości, postępowań zwrotowych. Myślę, że w tym zakresie wiedza jest niedostateczna i tu chyba wasza rola jest też taka, żeby ludzi doinformować, o co chodzi. A sprawa jest poważna, ponieważ jak państwo zauważyliście na pewno, wiele wniosków upada z uwagi na to, że są merytorycznie poprawne, natomiast dotyczą nieruchomości, czy są zlokalizowane na nieruchomościach, w obrębie których toczą się postępowania zwrotowe. I no nie każdy wie, że należy się udać do Wydziału Gospodarowania Mieniem, gdzie tam koledzy mają taką wiedzę i ich rolą jest informowanie. Mam nadzieję, że informują. Natomiast mój wniosek i tutaj też korespondencja dosyć ożywiona, jak wiesz, w tej sprawie dotyczyła możliwości udostępniania takich informacji w miejskim systemie informacji przestrzennej, w MSIP-ie. Proszę państwa, no to jest dosyć istotne, bo no dążymy do tego, że chcemy stworzyć smart city, tak, tą formę elektroniczną. Natomiast jest jakiś taki niezrozumiały, moim zdaniem, opór w publikowaniu tych informacji, oczywiście bez danych osobowych. Bez danych osobowych. Nie wiem, Wydział Gospodarowania Mieniem nie publikuje tych informacji w tym systemie, tłumacząc to ochroną danych osobowych, ale w mojej ocenie, no jako żywo, sama informacja, że w stosunku do danej nieruchomości toczy się postępowanie zwrotowe bez podania konkretnych stron postępowania, nie narusza ustawy. Zresztą w tej korespondencji, którą toczyliśmy, nie został wskazany żaden przepis, który miałby być naruszony, jeśli chodzi o zamieszczenie samej informacji o toczącym się postępowaniu bez zamieszczenia danych osobowych. I tutaj taka prośba o ewentualne wyjaśnienie tej kwestii, bo myślę, że to do końca nie zostało zakończone. Dziękuję bardzo. Ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że no będziemy o to walczyć, żeby rzeczywiście ta informacja była automatycznie udostępniana. Szymon, tak? Tak, Szymon Furmaniak. Mój projekt z 2014 roku jest w trakcie realizacji. Mnie się wydaje, że jakąś formą oceny przez Radę Dzielnicy jest to, czy Rada Dzielnicy promuje dany projekt. Bo możemy założyć, że z danej dzielnicy jest na przykład 10 projektów, a Rada Dzielnicy promuje 3. To znaczy, że te 3 zostały uznane przez Radę Dzielnicy za jakieś lepsze, prawda? I tylko chodzi o to, żeby Rada Dzielnicy miała tę siłę przebicia, żeby dotarła do mieszkańców, proszę państwa, promujemy te projekty, żeby mieszkańcy wiedzieli, że na przykład mamy 10 projektów, a co na to Rada Dzielnicy, prawda? No to jest cały czas problem troszkę inny, tak, czyli rad dzielnic i dotarcia do mieszkańców. I takie pytanie o sens budżetu obywatelskiego, czy jest myślenie o tym, żeby jednak tę kwotę przeznaczyć dla rad dzielnic i tym samym jednak zlikwidować budżet, czy pojawia się, czy jest cały czas to pytanie, czy jednak to już jesteśmy za tym. I też w ramach tego, że istnieje Rada Dzielnicy, prawda, to każde spotkanie de facto Rady Dzielnicy może być rozmową o budżecie obywatelskim, bo każdy mieszkaniec może przyjść na posiedzenie Rady Dzielnicy, porozmawiać o swoim pomyśle, przedyskutować jego sensowność. I każdy mieszkaniec może pójść na spotkanie dowolnej Rady Dzielnicy, więc może też konsultować projekt ogólnomiejski i to jest wszystko otwarte. I teraz chyba w ramach zgłaszania projektów czy publikacji list, teraz publikujecie państwo listy, kiedy kończy się termin zgłaszania projektów, tak? Później lista jest aktualniana po ocenie, a łączyć projekty można de facto do... Czyli gdzieś, powiedzmy, nawet do końca sierpnia, tak? Do końca sierpnia prawdopodobnie wszystkie oceny są, wszystkich projektów już dokonane, czyli wiemy, jakie są projekty i są też te informacje nanoszone, tak? Że projekt został usunięty, tak? Był połączony z projektem takim, więc mamy te informacje o łączeniu.
Dziękuję. Czy jeśli możemy nie otwierać dyskusji na temat sensu budżetu obywatelskiego i tak dalej, bo mam wrażenie, że byśmy wiele, wiele kroków do tyłu wykonali. Przepraszam, jeśli by pan pozwolił, to ja bym się chciał odnieść tylko do tego, do tej oceny merytorycznej, bo to tak jakby wyszło w trakcie od razu automatycznie. I tutaj roli, tak, roli właśnie Rady Dzielnicy w tej ocenie merytorycznej. Ja osobiście jestem przeciwny takiej ocenie merytorycznej tych projektów, bo wtedy to się kłóci w ogóle z istotą jakby budżetu obywatelskiego. Wtedy to staje się już właściwie domeną Rad Dzielnic, więc owszem, prawdą jest, że Rada Dzielnicy ma możliwość oceniania tych projektów i ustosunkowania się do nich. I to jest jej prawo, nie można jej tego zabrać, ale nie, żeby to nie było na tej zasadzie, że tutaj Rada Dzielnicy będzie decydowała o tym, że każdy projekt będzie oceniała dobry, zły, obojętny, czy taki, czy siaki, nie? Nie, tylko żeby mogła wyrazić swoją opinię, ale nie na tej zasadzie właśnie, żeby dyskwalifikować jakieś projekty całkowicie. Także tak uważam. Dzień dobry Państwu, Piotr Popiel, radny Rady Miasta Lublin. My mamy taki tryb, dwa głosy za, dwa głosy przeciw, więc że już siedzimy razem na sesji, to ja będę jednak przeciw z wypowiedzi kolegi, bo uważam, że jednak taka informacja ze strony Rady Dzielnicy przy opiniowaniu danej, tutaj podkreślmy to, co Pan powiedział, bo to zaczęło się od Pana, przynajmniej przepraszam za spóźnienie, stąd wyszło. Jeśli jest to wniosek inwestycyjny, podkreślmy, to w statucie Rady Dzielnicy jest opiniowanie inwestycji miejskich na terenie danej dzielnicy. W związku z powyższym my tutaj tak na dobrą sprawę sięgamy podstaw statutowych. To jest nic innego, tylko opiniowanie zgodnie ze statutem. Sama informacja przy danym projekcie, czy ma opinię pozytywną, czy opinię negatywną, to jest tylko informacja. Nie powinno być czegoś faktycznie takiego, że Rada Dzielnicy mogłaby zablokować jakieś zadanie, jeśli jest wola mieszkańców, prawda, i jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań, no dojdzie i tak do głosowania, prawda, później i tak trzeba odpowiednią ilość głosów zebrać. Niemniej jednak samo takie wyrażenie opinii w mojej ocenie jest jak najbardziej zasadne, więc jak widać, dwa głosy za, dwa głosy przeciw. Dziękuję bardzo. Jeżeli mogę złamać zasadę 2-2, to ja będę trzeci. Jarosław Pakuła, Rada Miasta Lublin. Powiem szczerze, ja jestem przeciwko temu opiniowaniu. Jeżeli to ma być budżet obywatelski, ja bym nie proponował opiniowania przez kogokolwiek, a już na pewno nie merytorycznej oceny, nawet jeżeli to Komisja Budżetowa Rady Miasta Lublin wnosi, to naprawdę ja jestem temu przeciwny. Rozmawiałem tuż przed spotkaniem na korytarzu z naszymi mediami, między innymi na ten temat. W pierwszym budżecie obywatelskim wygrał jeden z projektów dotyczących budek dla jeżyków. Ja się przyznam, w momencie jak ten projekt wpływał, to ja nie do końca wiedziałem, co to są te jeżyki. No i wyobraźcie sobie Państwo, ten projekt wygrał. Ja już oczywiście dzisiaj wiem, co to są te jeżyki, tak? Ale dlaczego człowiekowi aż tak niezorientowanemu dawać do oceny tego typu projekt, który większość mieszkańców jednak uznała za słuszny i potrzebny, tak? Więc ja absolutnie nie chciałbym, żeby ktokolwiek opiniował te projekty. Powiem tak, pan wcześniej mówił tutaj o tej konkurencyjności i rywalizacji, nie pokazujmy projektów, bo będą kierowały nami jakieś tam ambicyjki ludzkie. Szanowni Państwo, o tych ambicyjkach przekonała się dzielnica Czechów w pierwszej edycji programu, kiedy to place zabaw funkcjonowały jako projekty konkurencyjne. I zapewne, gdyby z tego zrobić jeden projekt, to ten projekt by wygrał, byłby zrealizowany. Więc ja od ludzi, którzy chcą uczestniczyć w budżecie obywatelskim, wymagam jednej rzeczy. Może ja nie mam prawa wymagać, może ja to źle powiedziałem, ale myślę, że sama ich świadomość powinna pozwolić na to, żeby dążyli do celu, a nie do realizacji i ambicyjek takich czy innych, tak? Bo dla mnie celem jest plac zabaw, a nie to, czy ja jestem pod projektem podpisany.
No więc od tego zacznijmy. Jeżeli pojawiają się dwa podobne projekty w tej samej dzielnicy na gruntach gdzieś przyległych, to jest oczywiste, że jeżeli zrobimy z tego jeden projekt, to więcej ludzi na ten projekt zagłosuje, są większe szanse na to, żeby to zrealizować. Przyznam się, że ja rok temu podczas podobnego spotkania mówiłem bardzo dużo i dzisiaj to przyszedłem bardziej posłuchać niż mówić, no ale nie udało się na razie. Dziękuję. My tutaj nie rozstrzygamy na tej sali dzisiaj, jak to ma wyglądać. Zbieramy opinie, też mieliśmy właśnie swoją burzę mózgów, także jesteśmy otwarci tutaj na i głosy za, i głosy przeciw i na pewno będziemy jeszcze w niejednym gronie na ten temat rozmawiali. Ja się cieszę, że tutaj na sali jest tyle osób, które od samego początku są przy tym budżecie obywatelskim, bo mają też tą pamięć od samego początku, jak zaczęliśmy budować regulamin, w ogóle pomysł, jak to ma wyglądać, to no to jest na pewno bardzo cenne. No i pomału przechodzimy, mam wrażenie, do tej oceny tych projektów, bo moment, już nie widzę głosów za bardzo o momencie składania, jesteśmy przy tym momencie opiniowania ich przez zespół. I teraz tak, to ja zaznaczyłem, mamy już pierwszy pomysł, który ma, no jest za i przeciw, czyli możliwość oceny projektów przez rady dzielnic. Ta możliwość zawsze jest, bo nawet jeśli byśmy nie wprowadzili do regulaminu, nie wiem, formalnego przesyłania radom dzielnic projektów, to każda rada, nie, może nie każda, ale dużo rad dzielnic na przykład prowadzi swoje strony internetowe, jakieś strony społecznościowe i może i to, co Szymon podkreśliłeś, że promując jakieś projekty, no to jasno ocenia je pozytywnie, a no resztę pomijając, no może nie tyle ocenia negatywnie, no ale nie angażuje się w nie, więc jakby opinia jest jasna. Co do, jeszcze przypomnę, jak wygląda w tej chwili proces oceny. Mamy zespół złożony z urzędników, no i pracowników tych instytucji miejskich typu Zarząd Dróg i Mostów, ZNK, które instytucje będą potencjalnie realizowały projekty. My się w tym zespole spotykamy.